Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Cudów Designu. Ja nazywam się Karolina Szyszka i zapraszam Was na wnętrzarskie opowieści. Jestem architektem, projektantem wnętrz. Nie tylko projektuję, ale również prowadzę własną autorską pracownię projektowania wnętrz, która nazywa się Grupa Nono. A w tej serii Cuda Designu opowiadam o perełkach, które warto znać, ponieważ są unikatowe i możliwe, że posiadacie takie we własnych domach i mieszkaniach. Gwiazdą dzisiejszego spotkania będzie fotel. Fotel 366. Jest to fotel, który nie tylko był popularny w latach 60. i 70., ale również popularny jest teraz. Myślę, że mało jest osób na świecie, przynajmniej w Polsce, które nie kojarzą tego fotela. Jest niezwykle popularny. Fotel powstał w 1962 roku i przez niemal dwie dekady został sprzedany w ilości około 500 000 egzemplarzy. To jest naprawdę bardzo dużo. Potem minęło trochę czasu i ponownie fotel zyskał swoją popularność. Dlaczego? Zobaczmy, jak ten fotel wygląda. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, jak funkcjonalnym rozwiązaniem jest ten mebel. Jest to fotel do całkiem wygodnego siedzenia. Ma miękkie, tapicerowane siedzisko, podłokietniki, natomiast jego proporcje powodują, że jest niezwykle zgrabny, lekki, mobilny i mieści się nie tylko w wielu mieszkaniach, ale też w przestrzeniach takich użyteczności publicznych, jak kawiarnie, poczekalnie. Jest on bardzo wielowymiarowy i funkcjonalny dla wielu przestrzeni. Składa się z drewnianej konstrukcji, czyli nóg, które rozszerzają się ku dołowi, ma podłokietniki, które mają właśnie podobny kształt do nóg, no i siedzisko takie monolityczne, połączone z oparciem. Siedzisko tapicerowane w różnych wybarwieniach. Materiały, które były używane do tworzenia tego mebla, były też wysokiej jakości, były bardzo trwałe, więc fotele sprawdzały się przez lata. Co zabawne, o popularności tego fotela trochę zdecydował przypadek, ponieważ w latach 60. fabryka mebli w Świebodzicach niestety uległa zniszczeniu poprzez pożar, który w tamtym czasie powstał. No i niestety zniszczyło się wiele mebli, które miały już trafiać do klientów. W związku z tym szukano rozwiązania na stworzenie mebli w taki szybki sposób, tak by klienci mogli nadal kupować meble od tej fabryki. No i właśnie wtedy pojawił się Hierowski. Warto wspomnieć, że w czasach PRL-u bardziej promowane były działania zakładów, całych firm, dużych zespołów, bardziej niż projektantów czy też pojedynczych jednostek. W związku z tym fotel bardzo długo nazywał się fotelem 366, natomiast sam autor nie był znany. Na szczęście z biegiem czasu sytuacja się zmieniła i połączono nazwisko Hierowskiego z tym meblem. Natomiast co do szerszej działalności projektowej tego artysty, tego autora, nie wiemy za wiele. Łączymy Hierowskiego z innymi egzemplarzami również, różnych innych mebli, ale pewności nie mamy. Fotel jest popularny również aktualnie teraz. Możemy go kupić na różnych aukcjach internetowych w takim używanym, już dość zdartym, nadszarpniętym czasem stanie i możemy go odnowić. Natomiast możemy taki fotel kupić również u producenta, który ma teraz wyłączność na sprzedaż tego fotela. Więc ceny są bardzo różne. Na aukcjach możemy kupić taki stary fotel, który wymaga odnowy, za na przykład 100-150 zł. Natomiast jeżeli chcemy kupić fotel, który już jest gotowy ze sklepu, dopasowany kolorystycznie, materiałowo do naszych wnętrz, to musimy się liczyć z ceną między 2 a 3 tysiące zł. Jestem ciekawa, czy w Waszych domach fotel Hierowskiego się pojawił, a może nadal jest obecny i czy kiedykolwiek siedzieliście na tym fotelu. Ja osobiście uważam, że mimo iż jest on niedużych rozmiarów, należy on do foteli bardzo wygodnych. Więc polecam, jeżeli ktoś zastanawia się, czy kupić taki fotel do swojego wnętrza. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek, za dzisiejsze cuda designu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.